Nie było to na pewno jakieś porywające i piękne widowisko. Gra w pierwszej połowie była taka dosyć, powiedziałbym, szarpana. Dwa zespoły neutralizowały swoje, że tak powiem, atuty, nie było specjalnie dużo sytuacji. Oczywiście boisko w tym nie pomaga również. Każdy kto ogląda te mecze, nie tylko u nas, ale w naszej ekstraklasie, to widzi, że zima i różne inne okoliczności spowodowały, że te płyty są takie, jakie są, i jak piłka się toczy, to raczej podskakuje na wysokości kolan i to ciężko o płynną grę. Natomiast nie o to tutaj chodziło dzisiaj, chodziło o trzy punkty, które, biorąc pod uwagę okoliczności tego spotkania, to znaczy to, że musieliśmy grać całą, w zasadzie drugą połowę prawie bez tam kilku minut w osłabieniu, po czerwonej kartce dla Jarka Białka, to trzeba być bardzo zadowolonym. Strzeliśmy bramkę na 2-0, wycofaliśmy się. Warta w ataku pozycyjnym specjalnie wielu klarownych okazji nie stworzyła, mimo przewagi jednego zawodnika. Chociaż tak jak trener powiedział, Piotrek uderzył rejs i jeszcze tam była taka sytuacja z boku, to dośrodkowanie. Wygraliśmy ten mecz, bardzo ważny. Mamy troszeczkę oddechu, z tego co wiem, tam wyniki są nie najgorsze dla nas i mamy chyba 5 punktów nad strefą spadkową. Ale to wszystko, tak jak podkreślam, to się toczy, jest jeszcze 8 kolejek. No, wyprzedziliśmy Wartę w tabeli, to też jest jakiś plus, bo mamy lepszy bilans spotkań. Ale zainteresowanych drużyn utrzymaniem jest wiele, także nie popadamy w jakiś skrajny optymizm, chociaż cieszymy się, bo chłopcy zasłużyli na to swoim zaangażowaniem dzisiaj i taką grą, powiedziałbym, no do końca. Paweł Piceluk strzelił piękną bramkę, czasami jest przewrotne, grał u nas w Olimpii, miał duży wkład w awanse z tych niższych lig. Jego droga tak się potoczyła, strzelił nam bramkę, także zaznaczył swoją obecność na pewno. No, przygotowujemy się już od dzisiaj do meczu bardzo ciężkiego w Gliwicach.